Cześć wszystkim. Dawno mnie nie było, ale już jestem. Miałem tam swoje sprawy. Mniejsza z tym. Tak. Dzisiaj zajmiemy się przednim zawieszeniem i zamontowaniem go. Co jeszcze w międzyczasie mi się udało zrobić, aby bez sensu było to... Znaczy, nie to, że bez sensu pokazywać. Po prostu robiłem to poza domem, tak? I miałem możliwości nagrania. Założyłem sobie śrubki, tak, gumki, więc zabieraka, więc tutaj już mam to złożone. Dobra, teraz tak, pójdę sobie to założyć, będę wam to pokazywał etapami, nie będę tego nagrywał, to będzie dosyć długie pewnie i monotonne w jednym ciągu, albo tam jakiś timelapse, no nie. Dobra. Co mnie, tak, mam tutaj dwie tulejeczki, tak, z lagi, co mnie niepokoi, to, że one się zatrzymują tam na, właśnie, nie chcę ich wciskać bardzo na siłę, bo, ponieważ jak wejdą, to później będzie ciężko je wyjąć, założę sobie najpierw na lagi, tak, nieruchome, i więc ta tulejeczka, no zobaczymy. Pójdę sobie, je zagotuję, założę, a później zobaczymy, czy po ostygnięciu, czy wejdą tutaj te lagi ruchome. Jeśli nie, no to papierek wodny, no będę zmuszony po prostu to robić w ten sposób. Dobra, za chwilę wracam, idę to ogarnę i za chwilę się widzimy. Dobra, jestem, lagi złożone. Dobrze, że tego w sumie nie pokazywałem. Tak jak przewidziałem, tulejki na ladze nieruchomej były ciut za ciasne. Znaczy, one już od razu na sucho były ciasne, nie? Zmierzyłem stare. Stare miały 34 chyba i 2 mm. Wiadomo, że mogły być wytarte, tak? A te miały 35,5. Kilka godzin, papierek 600, bądź miałem mniejszego, wodny oczywiście. Później papierek 1000 i... No i właśnie jazda, tak? Gdzieś tu jeszcze to trze. Ale mam nadzieję, że to się wszystko wyrobi jeszcze jak doleję oleju. Jakieś tam ma takie delikatne zacięcia, nie wiem czy jeszcze za mało nie zjechałem tych tulejek papierem, no nie miałem już teraz jak, no ale tak po prostu jest to produkowane, tak, trzeba trochę własnego wkładu, żeby cokolwiek zrobić z tego, co widzę, własnej inwencji, że tak powiem. Dobra, co tu jeszcze? Przy składaniu tego, czyli uszczelniacze zwilżyłem sobie najpierw olejem, tak samo tulejki w ladze ruchomej, żeby mi to ładnie wszystko weszło, było się bez problemu, bez jakichś tam zawinięć uszczelniacza czy blokady tej drugiej ruchomej tulejki, tak? Dobra, teraz spróbuję to zamontować, nie? Zobaczę jak mi to pójdzie, czy puszczę wam tylko po prostu dzisiaj taki krótki materiał, ale chyba nie. Dobra, postaram się zaraz wrócić. Dlatego mi się śpieszy, że w tym tygodniu po prostu mam, tak się umówiłem z żoną, że mam tylko 2 dni na popołudnia, nie dwa dni, tam po 2-3 godziny na zajęcie się WS-ką, więc spadam do roboty, koniec gadania, za chwilę postaram się wrócić. Dobra, jestem, no tak w sumie już po 2 dniach tak naprawdę, jak widać, mam natłok obowiązków i tak dalej, przyłożyłem sobie już górną półeczkę. Przygotowałem sobie ramę,
widać, rozparłem tutaj te zaciski lak, jak tak to nazwę. I dobra, jeśli coś źle robię, to proszę, piszcie w komentarzach, będę czas miał jeszcze poprawić. Robię to po raz pierwszy, a jak rozbierałem, zapomniałem, jak to wszystko też było dawno, trochę z niej zrobiłem, ale wiecie, jak to jest. Dobra, zaczynam, tak? Już sobie to przykładałem. Niestety spadła mi już ta osłona wcześniej, była przyłożona i runęła, tak? Dobra, mamy lagę. Nie wiem, czy się przejmować tym, mam nadzieję, że to dobije. Ja sobie tak mniej więcej przymierzyłem. Dobra, wy tego pewnie nie będziecie widzieć. A ja. Tak, wszystko prawie. Wszystko tak prawie się zrobiło. Tylko że. Właśnie one są jeszcze jakoś. Siedzą ciasno. Nie mogę coś tutaj pocelować. O, dobra. Kurde, wyszło. Wyszło, ale idziemy z powrotem. Dobra, chwila. Dobra, jak zwykle zacząłem sam gadać do siebie, nie włączając kamery. Opuściłem sobie lagę w dół. Dopiero złapałem tymczasowo, żeby tutaj złapię sobie lagi najpierw. Tak sobie wymyśliłem. I te osłony, wyjmę później blokadę, złapię osłony, a wtedy na końcu doleję oleju, tak? Mam nadzieję, że nie będzie ciekło, ale to zobaczymy. Tym mam główejenkiem mały problem. To było pogięte i gdzieś mi to wypada. Musimy się posłużyć trochę takimi brutalniejszymi metodami, bo już zaczyna przeważać mi na tą stronę. Tu spróbuję zrobić to samo. Czyli tak. Wchódź. Rzucimy sobie tą lagę. No, wchódź. O, niedobrze. Gdzieś się klin chyba zruszył. Cholera jasna. Dobra, znowu wracam za chwilę. Nie będę wam tego... Dobra, po sprawdzeniu niby jest ok, jeszcze raz. Coś się gdzieś klinuje. Coś się gdzieś klinuje, zobaczymy. Zobaczymy. Może gdzieś nie jest... Osłona gdzieś jest skrzywiona. Tak podejrzewam. I ta guma, która tam wchodzi, to blokuje. Te osłony były pogięte, ale... No nic. No dobra, muszę znowu przerwać. Widać coś tam? Jest, coś się ukosuje. Nie będziemy tego... Dobra, muszę to zdjąć i obejrzeć to jeszcze raz.
Dobra, też złapałem poza kadrem. Teraz się zastanawiam. Skręcać to, czy nie do końca. Zestawić to, dolać oleju i skręcić. Nie wiem, no zobaczę. Zobaczę, nie wiem. Wyjmiemy. O. Tu coś nie pasuje. Tutaj była sprawa. Co tu się dzieje? Kurwa mać wszystko. A gdzieś chyba farbki naleciało. Mi się wydaje. Okej. Dobra. Przetarło się. Jakby to była kwaśna śruba, to już by był gwint spierdzielony. To znaczy po dokręceniu by się, pewnie by się zatarła. Raz byśmy dokręcili, później już nie. Okej, teraz czy odkręcę, dokręcić? No nie bardzo, no bo chociaż nie, tutaj sobie już wyreguluję, one się kręcą. Dobra, docisnę, co będzie? Dobra, docisnę sobie. Aczkolwiek, kuźwa. Osłony osłonami to sobie docisnę. Może mi się lagi. Nie będę na razie tak do końca tego. Po prostu z wyczuciem. Dobra. I cóż. Nalejemy oleju. Dobra, zaraz wrócę. Przygotuję dzisiaj taki rwany odcinek. W ogóle składany będzie z kilku części. Pewnie. Więc przygotuję sobie olej. Kuźwa, te osłonki. No, wydawało mi się, że lepiej mi się wyprostowały wcześniej, bo dawno ich zaglądałem. Ale tu była piźnięta. Dlatego tak odstaje. Była w jeszcze gorszym stanie, uwierzcie mi. Tutaj chępnięta. Kurde, później dopiero jak już po malowaniu miałem okazję. To znaczy, praktycznie mam te osłony. Nie mam ich tutaj fizycznie, tak? Ale mam je zaklepane za grosze praktycznie, ale w dużo lepszym stanie, więc kiedyś, mam nadzieję, nastąpi podmianka, nie? Dobra, nie będę tak gadał bez celu. Za chwilę wracam z olejem, zobaczymy, co to się będzie działo. Dobra, wlewamy olej. Przelałem sobie słoiczek. Ile postanowiłem wlać? Na lagę 180. Dlatego, że różnie pisaliście. 200. Różnie gdzieś napisane, różnie tam, niektórzy 150, 200, 180 postanowiłem, wleję po środku.
Tak sobie. O, dobra. Musi się przelać przez sprężynę. Specjalnie lagę cofnąłem. Już nie będę tego wyciągał. Już mam nakręcone te ślimaczki. Więc... Dobra. Stetka jest. Mieści się 180. Mam nadzieję, że ciekło nie będzie. Sobie olej to amortyzol, nie wiem czy ktoś może zna jakiś lepszy, to niech napisze, zawsze dobrze wiedzieć. Poradzono mi taki, więc lejemy taki. Dobra, zaleję, to jeszcze na koniec dwa słowa powiemy, bo to tak troszkę nudne, no nie? Dobra, olej wlany, tak jak mówiłem, po 180. Tak, lewa, znaczy prawa laga, zależy jak stoimy, nie poci się. Ta delikatnie się poci, ale wkręcę jeszcze tu śrubki i spróbuję to dokręcić. Taki mam pomysł, żeby zostawić to na noc, podłożyć coś i zobaczymy. Jeśli będzie źle, no trudno. Tak, pytanie do Was. Dokręcać od razu tą nakrętkę od półki, czy poczekać do dystansowania koła? Jeśli coś źle zrobiłem, to piszcie w komentarzach. No naprawdę zapomniałem, jak to było, a ze składaniem mam pierwszy raz do czynienia, więc może ktoś będzie pomocny. Więc dzięki bardzo za obejrzenie, jeśli dotrwaliście do końca, i dziękuję nowym subskrybentom też, których na dzień dzisiejszy, jak dzisiaj patrzyłem, mam 210 bodajże. Dzięki bardzo, chłopaki. No teraz taki okres przedświąteczny to miałem, więc też tak nie za dużo czasu i jeszcze inne rzeczy doszły. Jeszcze film z elektryki miał być. Noszę tam pomysł w głowie, ale no, jeszcze muszę go zrealizować. Dobra. Dzięki bardzo i kto tam obchodzi wesołych świąt. Do zobaczenia. Cześć.